Serdecznie dziękuję Szanowni Państwo za to, że przybyliście. Mam takie nieodparte wrażenie, że całkiem niedawno widzieliśmy się w tym miejscu. Chyba 25 lutego na inauguracji kampanii poprzedzającej start kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych w Grudziądzu jako kandydatów na radnych Rady Miejskiej Grudziądza, ale także również w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie, mamy dzisiaj 4 kwietnia i robimy podsumowanie. Sami widzicie, że ta kampania była bardzo szybka, bardzo intensywna, ale nie była przez nas przespana. Na ulicach Grudziądza pojawili się wszyscy nasi kandydaci, dosłownie i w przenośni. Raz, że jest bardzo dużo materiałów wyborczych naszych kandydatów, co świadczy o zaangażowaniu oraz o przychylności osób, które zezwalały na to, żeby wieszać materiały wyborcze na swoich płotach, za co serdecznie dziękuję. To jeszcze można było spotkać praktycznie wszystkich Was na wielu setkach, nawet jak nie tysiącach indywidualnych spotkań z mieszkańcami miasta. I to właśnie te spotkania spowodowały to, że byliście wypytywani o najważniejsze rzeczy, które były zrealizowane oraz które będą zrealizowane dla poszczególnych okręgów. I nie jest tajemnicą, nie będziemy tego ukrywać, że ta polityka, którą założyliśmy sobie, kontynuacji modernizacji Grudziądza przy o wiele większym wsparciu rządu, ponieważ jak doskonale Państwo wiecie, wybory parlamentarne potoczyły się, można powiedzieć, po myśli opozycji i dlatego też o wiele prościej nam będzie być ambasadorem, czy mnie osobiście, ambasadorem Grudziądza w rządzie w Warszawie. Dlatego też serdecznie liczę na to i dziękuję Państwu za to, że spotykaliście się z mieszkańcami Grudziądza, że wsłuchaliście się w ich potrzeby i że te wszystkie rzeczy, które zostały powiedziane podczas tej kampanii, były dla nas produktywne i będą wnoszone, a Wy będziecie ambasadorami potrzeb Grudziądza w Radzie Miasta. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, krótka kampania poprzedzona okresem świątecznym. Nie było większych incydentów, aczkolwiek emocje również były. Były dwie sprawy w trybie wyborczym, których podmiotem okazali się nasi kandydaci. W jednym przypadku zwycięska, w drugim przypadku zwycięska ugoda. Oczywiście zawsze jesteśmy jak najdalsi tego, żeby się konfrontować w sądzie, aczkolwiek jeżeli pojawiają się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, które rzutują negatywnie na kandydatów, to trzeba działać, trzeba korzystać z prawa, to też nasi kandydaci dokonali. Szanowni Państwo, z racji tego, że już 7 kwietnia wybory, będzie ładna pogoda, także będą sprzyjające okoliczności co do tego, żeby wyjść z domu w przyjemnej, ciepłej, wiosennej atmosferze, udać się do lokali wyborczych i oddać swój głos. Przede wszystkim apeluję, Szanowni Państwo, o to, żebyście się wybrali na te wybory, żebyście skorzystali z tej demokracji bezpośredniej. Po drugie, zachęcam Państwa, bardzo proszę o głos na kandydatów Koalicji Obywatelskiej, zarówno do Rady Miasta Grudziądza, jak i do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przypominając jednocześnie, że kandydatem popieranym przez Platformę Obywatelską jest pan Maciej Glamowski. Może teraz oddam głos Michałowi Czepkowi, jak toczyła się kampania w kontekście działań do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szanowni Państwo, kampanię wyborczą do Sejmiku rozpoczęliśmy 5,5 roku temu, zaraz po wyborach. Mam nadzieję, że to podsumowanie i to nasze ciepłe przyjęcie wśród wyborców, podsumowanie tego, co robiliśmy przez 5,5 roku, jest takim dowodem dla nas na to, że daliśmy radę, że nie zawiedliśmy oczekiwań wyborców. 240 milionów złotych pozyskanych od marszałka dla Grudziądza, ponad 240 milionów złotych oraz ważne inwestycje dla powiatu grudziąckiego, takie jak obwodnica Radzenia Chomickiego, która jest w trakcie prac projektowych. To doskonały dowód na to, że ciężko pracowaliśmy dla mieszkańców naszego regionu. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Liczymy na to, że udało nam się w tej kampanii wyborczej przekonać nieprzekonanych, tych, którzy nie widzieli, na kogo oddać głos. Także liczymy na Państwa głos 7 kwietnia.